Sfera biznesu, Rafał Szlaga, witam serdecznie. Moim państwa gościem w studiu jest Arkadiusz Pilarz, doradca przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. Nadal pozostajemy przy polskim ładzie. Kwota wolna od podatku, ulga dla klasy średniej i sławny już PIT II. Jak w tym wszystkim się nie pogubić? Oj, jest ciężko. Zacznijmy od tego pitu 2, który rzeczywiście stał się bardzo sławny ostatnio. Wynikało to myślę głównie z braku odpowiedniej komunikacji, ponieważ PIT 2 był z nami zawsze. W momencie, kiedy podejmowaliśmy swoją pierwszą pracę, musieliśmy składać pracodawcy PIT 2, który wskazywał, w jaki sposób chcemy mieć odliczoną kwotę wolną od podatku. Sprawa jest o tyle prosta, jeśli pracujemy na podstawie jednej umowy o pracę. Wtedy odliczamy po prostu z jednego źródła dochodu tą kwotę wolną od podatku. Sytuacja komplikuje się, jeśli dodatkowo do, do pracy na etacie prowadzimy także działalność gospodarczą, wtedy składając ten PIT-2 decydujemy, z którego źródła chcemy skorzystać, odprowadzając kwotę wolną od podatku. Ulga dla klasy średniej to również takie zagadnienie, które warto zgłębić. Oj tak, um, ulga dla klasy średniej wprowadza dużo większe zamieszanie, jeśli, jeśli chodzi o składanie oświadczeń e, o rezygnacji z ulgi e, lub jej podtrzymanie. E, um, ulga z, dla klasy średniej jest to swego rodzaju rekompensata, e, która e, wprowadza możliwość odliczenia sobie e, tej, tej ulgi, e, rekompensując brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Niestety ustawodawca wprowadził bardzo mocne ograniczenia do stosowania tej ulgi i zgodnie z jej wytycznymi, skorzystać z niej mogą tylko osoby pracujące na podstawie umowy o pracę bądź prowadzący działalność gospodarczą rozliczając się według skali podatkowej. Żeby utrudnić życie podatnikowi, ustawodawca określił zakres przychodów, przy których możemy skorzystać z tej skali średniej. Jest to skala pomiędzy 68 412 zł, a 133 693 zł rocznie. Czyli jeśli nasze dochody miesięcznie są w tym przedziale, oczywiście możemy skorzystać z tej ulgi. Jeśli natomiast w trakcie roku rozwiążemy umowę z pracodawcą lub pójdziemy na chorobowe, lub jeśli przekroczymy górną granicę tej, tej, tej skali, to niestety będziemy zobowiązani do dopłaty do podatku na koniec roku rozliczeniowego 2022. Jeśli nie chcemy skorzystać z tej ulgi, możemy złożyć pracowcy takie oświadczenie i wtedy na koniec roku rozliczeniowego, jeżeli żeśmy zmieścili się w tej, w tej, tej uldze, skorzystać z niej i dostać większy zwrot podatku. Coraz większymi krokami zbliża się okres rozliczeń z fiskusem. Czy nadal warto rozliczać się razem? Jak najbardziej. Wspólne opodatkowanie dla małżonków zostało podtrzymane w 2020 roku, więc w zasadzie nic się nie zmieniło. Pozostały dotychczasowe zasady, czyli na przykład małżonkowie mogą rozliczać się razem, jeśli obydwoje rozliczają się na zasadach ogólnych i nie posiadają rozdzielności majątkowej. Warto tutaj przypomnieć, że muszą być małżeństwem przez co najmniej 12 miesięcy roku podatkowego. Nowością, która pojawiła się od stycznia 2002 roku, jest już wspomniana ulga dla klasy średniej. Co najważniejsze, w tym wypadku z ulgi mogą skorzystać tylko podatnicy, których dochód, dochód mieści się we wspomnianej skali. Dajmy tu przykład, jeżeli żona zarabia 110 tysięcy, a mąż 50 tysięcy, to z ulgi może skorzystać tylko żona, ponieważ mąż nie mieści się w skali dla klasy średniej. Warto też wspomnieć o uldze na dzieci. Ulga ta wynosi 1112 zł. i 4 grosze na pierwsze i drugie dziecko, 2000 zł. i 4 grosze na trzecie dziecko i 2700 zł. na czwarte i kolejne. Warto również przypomnieć, że odliczanie nie przysługuje rodzicom, których dochód przekracza 112 000 zł rocznie, jeśli obydwaj je wychowują dziecko, lub 56 tysięcy, jeśli wychowują samotnie. Najważniejsze, co, w Polskim Nowym Ładzie, co Polski Nowy Ład wprowadza, to określenie, któremu rodzicowi należy się e, kwota odliczania ulgi na dziecko. Jeśli mieszkają razem, Wtedy po 50% należy im się ta ulga. Jeśli samotnie wychowują dziecko, mieszkają osobno, są po rozwodzie, wtedy 100% takiej ulgi przysługuje rodzicowi, który pełni stałą opiekę nad dzieckiem. A w jakiej właśnie sytuacji w Polskim Nowym Ładzie są rodzice, którzy samotnie wychowują dziecko? Oj, tu dużo się zmieniło. W ramach Polskiego Nowego Ładu zmienił się sposób rozliczania tych osób. Do tej pory podatek dochodowy dla tych podatników był obliczany jako dwukrotność podatku liczonego od połowy dochodu, czyli mniej więcej tak samo jak małżonkowie wspólnie rozliczający się. Jednak w ramach polskiego nowego ładu kwota wolna od podatku niestety została zmieniona w taki sposób, że została zamieniona i osoba wychowująca rozlicza się indywidualnie korzystając z ulgi od podatków w kwocie 1500 zł. Nowy sposób rozliczania niestety niekorzystnie wpłynie na osoby osiągające realne, realne wpływy powyżej kwoty 6400 zł. I tutaj postawimy kropkę. Następne zawiłości Polskiego Ładu wyjaśnimy w kolejnym już programie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.